Cześć moi drodzy, ja jestem Atreus, witam was w kolejnym odcinku z Unity. No i cóż, ostatnio żeśmy sobie tutaj szlajali się, były jakieś te, jak one się nazywają, szczeliny. Także cóż, trzeba tutaj poczyścić sobie tą okolicę. To jest na szczycie i wleźć tutaj na górę, tak mi się wydaje. Na dzień dobry, zajrzymy sobie tu na sam szczyt. Czemu by nie? Tam mnie się napierdzielają. Pytanie, czy już to wziąłem, bo nie pamiętam. Bo one nie znikają, te punkty nomad, i to jest głupie. Tylko inny znika, tylko nie to. I nie pamiętam, czy już to wziąłem. Ale wydaje mi się, że tak. No to szybko pójdzie, także nie ma problemu. Tam się błyszko, ale nie wiem, czy to wzięte, czy nie wzięte. Wzięte. Gdzie tutaj jest? Ta skrzynka jest chyba pod spodem. W sensie pod ziemią. Gdzie tutaj jest? Nie ma. No to schodzimy normalnie jak człowiek. Tam gdzieś sianko, ale nie ma sianka. Dobra, także kiedy się nam tutaj szukują... tutaj mamy. Kult Baphometa. Porobimy sobie te zadania poboczne. I potrzebnie się kamera tutaj zmienia, jak ten... Jak szalejemy na tym zjeździe. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Ja bym chciał Baphometa, nie multi. Tak. If you wish to join the cult of Baphomet, you must steal two holy chalices from the cathedral of Notre Dame and bring them to me. Dobra. Całe szczęście, że ja tutaj mam wyjście dla interesantów. Mianowicie szybki. Kureś. Nie pamiętam, w którym miejscu. Tutaj. Kurde, one były już otwarte, ale no dobra. Zaś. Dobra. Dzień dobry państwu. Myślę, że nie powinno być problemu, jeśli tylko znajdę sposób, żeby tutaj zejść. Na sam dół.
Jeden jest. Bo teraz wejść na górę. I zejść jakoś tam w połowie. Kisnę mocno, najlepszy. Najlepszy złodziej ever. Zresztą nie wiem jak wyjść stąd. Nie ma wejścia. Dobra. Elegancko poszło. Ta misja mi się przez chyba sufit tutaj. Well done. You are now a follower of Baphomet. Come to our ritual. The password is the father of understanding. Co to mamy w tym plenusie, czy co? Dobra. No mamy zadanko małe zrobione. Mamy jeszcze zemsta za przodków. Rozwika niepokojącą zagadkę numerowanych zwłok. Ciekawie. To jest drugi poziom. Nie mam jeszcze takiej umiejętności chyba. Nie ma co. Za szybko mi go. Ja muszę tylko wejść. Okej. Dobra. Dom Tyragona zwłoki. Ciało Paula Tyragona nosi wyraźne ślady przemocy, zwłoki są pośnieczone, ramiona i nogi połamane. O, monsieur, I am distraught. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. Dobra, co jest z gazetą? Biegają tu w ogóle. Próbują spalić, jak mi się wydaje.
Częściowo spełnić. Drogi Teragonie, coraz częściej mam wrażenie, że jestem obserwowany. Nie wątpię, że to przez nieostrożne ujawnienie naszych prawdziwych personaliów w tym głupim wywiadzie, którego udzielił BG. To bezmyślny kretyn. Pewnie mu się zdawało, że nikt już nie pamięta. Pilnuj się, stary druhu. Twój przyjaciel A.D. Prasi. Coś tam dalej. Masz piętro. Narzędzia tortur. Kolekcja średniowiecznych narzędzi tortur zaaranżowana w formie wystawy. Widzę ktoś ciekawy. Kto ma takie rzeczy w łóżku? W domu? No, narzędzia tortur. Gazeta. Czytelnicy, niech w tej epoce zmian Francji nie zapomni o swojej historii. Ostateczny kres francuskiej inkwizycji nastąpił ponad 100 lat temu, ale potomkowie inkwizytorów żyją i są wśród nas. Cofnijmy się w przeszłość i przypomnijmy sobie tych trzech okrytych niesławą oskarżycieli przedstawionych na naszej rycinie od lewej do prawej. De Nogareta, de Marginiego oraz de Parisa. Nie wiem, który jest który. Tych trzech łatwo było poznać po medalionach z numerami, które nosili z dumą i które odzwierciedlały ich świętą pozycję. Dziś wiemy, że niektóre z nich, z ich dzieci zmieniły nazwiska, by uniknąć odwetu. Tu w Paryżu udało nam się szukać potomka Filipa de Marigniego. Jest nim dobrze sytuowany kupiec Bernard Grimani z Ile de la Cité, Cité, jakkolwiek to się powinno wymawiać. Otrzymał ten zaszczyt i przyjął się do domu przy Rue de Marmuset 6, gdzie mogliśmy podziwiać jego kolekcję narzędzi tortur oraz fotel nabijany kolcami, które zaprezentował nam jako swoje rodowe skarby. I to są, widzę, potomkowie inkwizytorów, ci trzej. Ten, co udzielił wywiadu, ten, co zmarł i ten, co pisał list. Tam też jeszcze jest, a dwójka. Historia Francji. Cztery zdania zostały skreślone. Bóg wie, kto jest zły. Bóg wie, kto nurza się w grzechu. Nieszczęście spadnie na każdego, kto ośmieli się nas potępić. Niech będzie powszechnie wiadomym, że wszyscy, którzy się nam przeciwili oraz ich potomkowie, ucierpią z ręki Boga. Jakub de Molay. Tam coś jest 40 metrów stąd. Przemowa autora. Wiele rodzin zmieniło nazwisko, w ten sposób schroniły się za kurtyną anonimowości, unikając gniewu swych ofiar i ich potomków. Mogę tą żonę jego oskarżyć. A to od środka mogę? Wejdź! Kurna mać! Zadzbany! Rzymską cyfrę 2. No tutaj mam coś jeszcze jakby. Na tym palu, ale nie widzę. No dobra, idziemy, widzę, mamy jeszcze dwa miejsca. Wyjdź stąd. Czyżby ktoś zabił wszystkich trzech? Ciekawe by było wtedy.
Tak, tu widzę też są jakieś narzędzia tortur. Kolega po fachu musiał mieszkać chyba. Ale wejścia nie ma. Że się na zewnątrz... Jak oni tu mieszkali, że tu widzę kolejny trup. Mamy narzędzia tortur. Jedynkę. Grimaniego to jest dom. List od Teragona. Błagam, bądź ostrożniejszy w swoich wypowiedziach. Dopiero co doszły do mnie plotki jakiejś kobiecie, która twierdzi, że pochodzi z rodu Demoleja i węży w różnych archiwach. Może minęły stulecia, ale nienawiść bywa czasem bardzo pamiętliwa. Teragon. Podobnie jak w przypadku uprzedniej ofiary, to ciało też pokrywają głębokie rany. Łamane kości przebiły skórę, martwa ręka ściska naszyjnik w kształcie klucza. Możliwe, że ofiara zdarła go z mordercy. Dobra, to mam 4x4. Wszystko. I mam jakiś klucz. Ma jakiś klucz. Czyli wisiarek w kształcie klucza. Jedzie lat stąd. Dobra. Pójdę jeszcze tam. Do tamtego domu. Oczywiście. Przy okazji. To jest kolejny budynek. Chyba trójka tutaj będzie wtedy. Puść mnie. Tak, Price, the Price. Narzędzia tortur, dobra. Jakiś człowiek. A woman just tried to kill me. Me. I managed to wound her, but she ran off. Okej. Twisted it away and stabbed her. This is her blood here. W kierunku schodów. Czyli udało mu się kogoś dźgnąć. She fled through here. You can see the blood. Ja się oparła.
No, schodami w dół i gdzieś tam. Witaj. No i podpierdzielę ci ten to. They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. Nie ugrałem na ranną. Ale ja bym oskarżył ją. Bo czemu by nie? Chyba nawet się udało. Dobra, no, zobaczymy. You should not have put me here. I was writing an ancient wrong. Any fool could have figured that one out, I imagine. Still, take a weapon if you like. No, maksymalna premia, świetnie. I co dostałem? I've been troubled. It's a tough one, isn't it? Długi obuch. No dobra. Kolejny złodziejaszek, przestępca tutaj uraten, schowany, schwytany. Ach, to jest na dole. Ah, a new initiate. We're using the chalices you stole in tonight's ritual. Enter. No, proszę bardzo. Suppressing the cult of Catholics that has for so long suppressed us. Revered leader keeps making that old goat. No, kochartka, proszę bardzo. Czego oni tutaj chcą? To you, Jeanne, for your bravery. I yield this, my body, for the good of my sisters and brothers in Baphomet. We honor your sacrifice. Okej, na razie. Chyba tylko było po to, żeby tutaj utworzyć sobie wejście i wziąć sobie tą kokardkę. Więcej tutaj nic nie ma. Dobra, wychodzimy zatem. Pytanie tylko, którędy teraz wyjść. Dobra. Okej. Czy jest coś do zebrania tutaj w okolicy? Jakaś kokarda albo co? Tu jest skrzynka.
Dobra. Jeszcze może tą kokardę zbierzemy. Sporo też ludzi, naprawdę fajnie to wygląda. Mogę to ta. Możesz się przeczytać? Le Patriot? A to chyba było. Dobra, tak, czytaliśmy to już. Dobra. Gdzie jest sianko? Prady nie ma sianek już. To w dół, tak pójdziemy. A coś jeszcze? Chyba nie. Idziemy na szybko. Na szybko widzę nie bardzo. Dobra. No widzę, też coś palą. To się zabarykadował tak widzę hardo. Ja będę musiał tam wejść i kogoś zasasynować. Czemu by nie? Dobra, 8 z 12, świetnie. Ja już w moim drodze, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pa pa.